Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj wydanie specjalne 100 pytań do Kopyra, oczywiście związane z tym, że już niedługo premiera książki. Normalne odcinki 100 pytań też będą niedługo, ale na razie jest takie specjalne, oczywiście promujące książkę. Książkę Piwo, wszystko co musisz wiedzieć, żeby nie wyjść na głupka. Dlatego, że premiera już za tydzień, w zasadzie za tydzień, 26 października. Spotkanie w autorskiej we Wrocławiu w Pasażu Grunwaldzkim. No ale z tej okazji pojawią się też koszulki. Są koszulki już na koszulkowo dodane znaki. Jeszcze jej fizycznie nie mam, tej koszulki, bo bym ją założył. Ale jeszcze nie mam. Będzie cztery nowe wzory. Ogólnie rzecz biorąc. A w zasadzie to... 8 wariantów. 8 wariantów, dlatego że każdy z tych wzorów występuje w dwóch wersjach. Mamy trzy takie hasła, jak to powiedzieć, otwierające oczy, czyli piwo się waży, czyli gotuje, piwo to nie jest złocisty trunek i piwo to nie jest zupa chmielowa. I są wersje na jasne koszulki, na ciemne. I one się minimalnie różnią. Ja oczywiście polecam czarną, gdyż czarna wyszczupla. Ale też bardzo fajny jest kolor melanż na przykład. Melanż to jest taki szaro-czarny. Takie nitki czarne się pojawiają. Oczywiście jest biała. I oprócz tego jest koszulka Respect. Respect to jest taki snifter z risem i jest w wersji białej na czarnej koszulce i jest w wersji złotej na czarnej koszulce. Czyli taka po prostu gangsta, wiecie, ludzie z miasta. No, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mi się podoba, chociaż jeszcze jej w rękach nie miałem, więc czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach przynajmniej na spotkania autorskie już się pojawią, będę mógł się w nich, prawda, wejść cały na czarno, prawda, respekt. No to zaczynamy te pytania. Pierwsze pytanie to nie pytanie, ale taka sprawa troszkę kontrowersyjna. Ja zamówiłem na stronie wydawnictwa Znaki, wysłali już do mnie książkę. Nie wiem jak to możliwe, skoro premiera 26.10, ale maila z InPost dostałem, że przekazana do wysłania. Trochę mnie to... Wkurzyło to może za duże słowo, no, trochę mnie to zniesmaczyło, z drugiej strony mnie to nie zdziwiło, to znaczy nie wiedziałem o tym, ale no, pod latarnią najciemniej. Znak.com.pl to jest księgarnia należąca do całej grupy Znak, ale jest to osobna firma, tak? I oni nie koordynują swoich działań jakby z wydawnictwem. No i nie skoordynowali tego, że stwierdzili, że książka tak się super sprzedaje, że zrobili prapremierę i ją zaczęli wysyłać od wczoraj, czyli od poniedziałku. Tak więc z jednej strony jest mi trochę głupio, no bo wiem, że najwierniejsi z widzów zamawiali tą książkę w Empiku, bo chcieli być pierwsi, a dostaną ją w dniu premiery, mam nadzieję. Natomiast jeżeli akurat jeszcze nie zamówiliście tej książki, no to możecie zamówić ją przedpremierowo niejako w Znaku, znak.com.pl. Trochę słabo wyszło, no ale już nic z tym nie zrobimy, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, to nie jest też tak, że... Bo przy premierach często jest tak, że się unika jakiejś wcześniejszej, żeby coś tam nie wypłynęło, no bo prawda, ktoś może napisać, ale lipa, nie? Więc ja tego się za bardzo nie obawiam, więc też nie ma za bardzo celu w tym, żeby blokować to. Natomiast fakt faktem, że dopiero od powiedzmy piątku pojawiają się te książki rzeczywiście u ludzi, bo dostali ją recenzenci. Tam też padło pytanie, czy można dostać taki zestaw, jak dostali recenzenci, czyli z dwoma szarkami w drewnianej skrzyneczce i z podstawkami. Otóż nie można. Dlaczego? Dlatego, że wydawnictwo to rozsyła free, dlatego, że wydawnictwo nie może sprzedawać alkoholu, musiałoby wystąpić o koncesję itd., itd. Z kolei, gdyby to miał robić na przykład, coś takiego można by było zrobić, gdyby to zrobił sklep z piwem. Ale wtedy ta cała impreza byłaby naprawdę droga, no bo osobno skrzyneczka, osobno piwo, także nie wiem, czy zestaw by się w stówie zmieścił. Oczywiście, no pewnie by się zmieścił. Myślę, że może nawet w cenie porteru ze szwestką. Ale to jest za dużo roboty, za dużo kombinowania. To były zestawy typowo dla recenzentów.
Więc nie ma. Jeżeli chodzi o podstawki, które są dołączane, powiem szczerze, że nawet nie wiem, ile ich wyprodukowano. Jeżeli jakieś będą, to może zrobimy coś takiego, żeby one się gdzieś w jakiś tam sposób pojawiły na rynku. Natomiast ma być wypuszczona też wersja butelkowa szarka do sklepów normalnie z tą etykietą. Z tym, że tam też jakiś problem wyniknął, bo się okazało, że mimo, że robiła to drukarnia, która normalnie z Widawą współpracuje, to coś tam źle zrobili i jest jakiś problem z tymi etykietami, ale mam nadzieję, że wyjdzie ta seria limitowana, no bo bym chciał, żeby wyszła dodatkowa promocja. Lecimy z następnymi pytaniami. Czy książka jest czymś w rodzaju poradnika, czy raczej encyklopedii? Na pewno nie encyklopedii. To jest coś w rodzaju poradnika. Ja jak rozmawiałem z Andrzejem Sadownikiem, który robił korektę merytoryczną, pytam, a właściwie jak mu przesłałem ostatni rozdział, który był o piwowarstwie domowym, on mi odesłał z takim stwierdzeniem, no ten rozdział to taka propedeutyka piwowarstwa domowego. Ja sobie szybko wygooglałem, więc propedeutyka to jest takie wprowadzenie. Więc to jest książka wprowadzająca, ale chciałem, żeby ona się czytała, no nie jak powieść, ale lekko, żeby to nie było tak, że to są jakieś same suche fakty i tak dalej, chociaż faktów jest tutaj sporo. No. To jest taka książka, która ma porządkować wiedzę, tłumaczyć pewne rzeczy. Ja takich filmów dużo nagrałem na samym początku w serii Kopyr Radzi, czy Kopyr, czy Edukacja, coś takiego. I tam było na przykład, jak powstaje piwo. Surowce piwowarskie, każdy surowiec omówiony. Więc tutaj jest generalnie ten sam schemat, czyli jest surowce piwowarskie, woda, słód, chmiel, drożdże. I o co w tym wszystkim chodzi, tak? Dodatki. Więc to ma być takie rzeczywiście, że jak ktoś nic nie wie o piwie, to powinien już wiedzieć wszystko, żeby nie wyjść na głupka. Dużo kontrowersji tutaj, akurat tego pytania nie ma, ale dużo kontrowersji wzbudza tytuł, że on jest taki jakiś wyśmiewający, że on jest jakiś taki w ogóle poniżający czytelników. I ten, no, powiem szczerze, że no, byłem w szoku, jak to przeczytałem. No, wydaje mi się, że to po prostu już naprawdę trzeba mieć złą wolę, żeby tak do tego podchodzić. Tytuł ma pokazywać, że to nie jest książka nadęta. Że to nie jest książka, która, prawda, autor zadziera nos, tylko to jest książka, która ma być lekko napisana, może nie powiem, że z jajem, bo bez przesady, ale wydaje mi się, że ten styl mój tutaj jest wyczuwalny. Do tego tutaj następne pytanie dobrze pasuje. Tomku, czy wydawca miał wpływ, jeżeli tak, to jaki, dotyczący całokształtu książki? Chodzi mi o objętość, formę tekstu, zdjęcia. Więc tak, jeżeli chodzi o objętość, tak, to od razu było ustalone przez wydawnictwo, robimy książkę, która ma mieć 80 tysięcy znaków, czyli 4 arkusze, czy 8 arkuszy? Już ja zawsze te arkusze standardowe, ale 80 tysięcy znaków, nie? W sumie wyszło 100 tysięcy, ale generalnie to miało być tak, że to ma być taka nie za gruba książka, że to ma być książka, która nie będzie, prawda, jakąś cegłą, która nie będzie po prostu onieśmielała, która nie będzie przerażała. No nie ma być to drugi Kunce, ani nawet, to w ogóle nie jest w tym stylu, tak? To nie jest książka. I tutaj następne pytanie. Skąd czerpałeś wiedzę merytoryczną poza wspomnianym doktorem Andrzejem Sadownikiem? Czy zamieściłeś bibliografię, czy jest na liście browarbispiwo.org? Więc tak, nie ma bibliografii, jest słowniczek, taki też skromny, 5-6-stronnicowy. Nie ma bibliografii, bo ja nie pisałem tej książki tak jak pracę magisterską. Czyli wiecie, praca magisterska to jest taka, że masz pokazać, że znasz źródła i korzystasz ze źródeł, przetwarzasz, tak? Nikogo nie interesuje, co ty myślisz. Tylko pokazujesz, że umiesz pracować ze źródłami, tam bibliografia jest bardzo ważna i tak dalej. I czytałem ostatnio taką książkę, gdzie właśnie były użyte w podobny sposób, tak? Czyli pod każdym rozdziałem przypisy, dużo cytatów, a tutaj ten autor na to tak spogląda, a tamten autor na to tak. I tak generalnie się pisze książki, ale ja napisałem inaczej. Ja napisałem ją po prostu z głowy. Czyli sprawdzałem tylko jakieś rzeczy typu to, w której ta alfa amylaza ma najlepsze optimum. Aha, od tej do tej. O dobra, no to okej. I jechałem z głowy po prostu,
bo uważam, że to jest, że no nie tylko, no powiedzmy, że przy chmielu trochę bazowałem na takich poważniejszych artykułach, na przykład właśnie doktora Sadownika i one są trochę takie trudniejsze. Natomiast starałem się pisać z głowy, mając takie założenie, że to ma być w podobnym stylu jak na blogu, czyli tak jakbym wam opowiadał. Czyli to ma być taka, to ma być książka o piwie i ona zawiera sporo teorii i wyjaśnień, co jest czym, ale tak jak ja bym wam tłumaczył, co to jest IBU. Tak? Czyli oczywiście tam jest napisane, że to jest 1 mg zizomeryzowanych alfa kwasów na 1 litr piwa, 1 stopień IBU, ale ma to być napisane takim językiem, żeby to było tak, jak ja wam mówię na filmie, tak? Żeby to nie było, że wiecie, że to jest jakiś podręcznik akademicki. To nie jest podręcznik akademicki. Jeżeli chodzi o zdjęcia to było tak, że tak, przez jakiś czas w ogóle na początku było, że będą zdjęcia, no to weźmiemy jakiegoś tam fotografa i on coś tam porobi, jakieś zdjęcia. Potem no, książka się opóźniała, więc trochę było mało czasu na tego fotografa, w ogóle była taka wizja, żeby w ogóle bez zdjęć to zrobić. Potem ja doszedłem do wniosku, że kurczę, mam kanał na YouTubie, no bez sensu byłoby się do tego nie odnieść w żaden sposób. No i padł ten pomysł z tym Tap to See, czyli z apką, która uruchamia po prostu filmy przy niektórych zdjęciach. I stwierdziliśmy, że no dobra, dajemy te zdjęcie. Ja się trochę bałem, no bo w wielu przypadkach, może nie we wszystkich, ale tak powiedzmy, 1/3 to są print screeny. I się bałem, czy to będzie dobra jakość, no ale na szczęście jest naprawdę spoko. Jest parę zdjęć, które zrobiłem po prostu tylko i wyłącznie do książki tutaj na moim tym stole, czy na przykład chmiel robiłem zdjęcia, jak wygląda, robiłem zdjęcia, jak drożdże wyglądają, takie suche, sproszkowane, jakie szkło różnego rodzaju jest i no wydaje mi się, że to wyszło w miarę nieźle, nie? Znaczy w miarę nieźle. Wydaje mi się, że to wyszło nieźle. Natomiast mam świadomość, że to nie jest tak, jak na przykład weźmiecie jakiś album tam w tym Empiku, tam czasem są, bo nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale w Polsce główne tłumaczenia książek to są właśnie jakieś albumy, tak? Nie wiem, czy one są tańsze, czy co, ale bierzecie, no i tam są po prostu takie zdjęcia, że aż ślinka cieknie. No nie, takich zdjęć tutaj za bardzo nie ma. To są zdjęcia takie naprawdę, które mają pokazywać coś konkretnego, a nie, prawda, być świadectwem kunsztu fotografa, gdzie często ten kunszt jest wspomagany jakimiś tam bitą śmietaną, czy czymś takim. No żartuję. Dobra. Na poważnie, czy chcesz namówić szeroki nasz lud do wejścia w piwną rewolucję? I tu pytanie, czy w swojej książce wskazujesz czytelnikowi niezaznajomionemu totalnie z tematem, jak może nabyć kraftowe piwo? Kanały, jego dystrybucja, najlepiej też od razu tłumaczysz to, co w filmach, czemu to tyle kosztuje. Jest rozdział o tym, czemu to tyle kosztuje, a właściwie o piwie koncernowym jest, dlaczego tam ono kosztuje 20 groszy, jego wytworzenie. No bo wiem, że to ludzi rusza, tak? Jest rozdział o tym, jak to piwo znaleźć, natomiast to nie jest poradnik, tam wejdź, ale jest link do filmu, na przykład o Ratebeerze, że można sobie tam w zakładce Places i tak dalej. Także jest to książka praktyczna, jak najbardziej. Czy ja sądzę, że tutaj nagle ta piwna rewolucja po tym ruszy z kopyta, po prostu tłumy się rzucą? No pewnie nie, ale na pewno jest to książka praktyczna. To nie jest tak, że aha, coś tutaj napisał, ale to co? To gdzie ja mam takie to IPA kupić? Następne pytanie. Jakie informacje znajdzie w książce Birgik? No, Birgik Birgikowi nierówny, tak? Bardzo często, troszkę mogę z zazdrością o tym powiedzieć, ale bardzo często teraz mamy z taką sytuacją do czynienia, że ktoś naprawdę młody zaczyna swoją przygodę, mówię młody, ale oczywiście pełnoletni, zaczyna swoją przygodę z piwem i zaczyna od razu z tak zwanego wysokiego C, tak? Czyli on nie przechodzi przez tą drogę naszą, czyli tam najpierw koncerniaki, potem piwa czeskie, potem regionalne, potem dopiero craft. Tylko on od razu idzie w craft albo w importy. Ale to pewne rzeczy mu umykają.
Bo on nie wie na przykład, dlaczego koncerniak tak smakuje albo nie smakuje, a na przykład piwo, które jest napisane, że to jest marcowe, czy ono tak ma smakować, czy nie ma smakować, na czym ta marcowość ma polegać. On na przykład zaczął od risów i od IPA. Więc moim zdaniem wtedy może sobie tutaj fajnie usystematyzować tę wiedzę. No te podstawy trochę w pewnym sensie. Więc to jest taka książka, na pewno jak ktoś siedzi bardzo głęboko w temacie, tak, jest po prostu mistrzem piwowarskim, czy dużo waży, czy naprawdę wypił z niejednego po prostu sniftera już piwo wąchał, to oczywiście dla niego tutaj takich nowych rzeczy jest bardzo mało. Ale ja muszę powiedzieć osobiście, że ja się dwóch rzeczy przynajmniej nauczyłem tutaj. Na przykład nauczyłem się, jak to jest możliwe, że browar Dogfish Head wypuścił piwo, które ma ponad 600 IBU, a mówi się w literaturze, że powyżej 120 się nie da. Jest tutaj takie wyjaśnienie, dlaczego tak jest. Jest wyjaśnienie na przykład, od czego pochodzi nazwa browaru Paulaner, gdzie ja byłem przekonany przez wiele, wiele lat, że to jest po prostu nazwa zakonu Paulinów. A wcale, że nie. I to też jest w książce. Więc troszkę jest takich rzeczy, które no nawet dla mnie były nowe przy tej książce. One wypłynęły, czy to przy korekcie, czy przy sprawdzaniu czegoś się okazało, że a jednak jesteś w błędzie. Dobrze. Jestem twoim subskrybentem i wiem, że ta książka jest nie dla mnie. Mówiłeś, że twoim targetem są Janusze. Ja słuchając od ponad 3 lat Tomasza Kopyry, piwnego głosu w moim domu, się już za Janusza nie uważam. Czy z promowaniem książki wśród fanów to nie jest tak, jak robi mój proboszcz, który krzyczy podczas kazania wiernym, żeby chodzili do kościoła, bo do kościoła nie chodzą, ale słuchają tego właśnie ci, którzy już są w tym kościele? No, w ogóle pytanie, czy krzyczenie, że trzeba chodzić do kościoła w kościele jest, ma sens, ale ja myślę tak, ja was traktuję, widzów, jako po prostu moich sojuszników, jako tych, którzy poniosą tę, prawda, jak Mao Tse-tung miał mało czerwoną książeczko. Tak ja mam książkę Piwo i wy z tą książką niczym po prostu apostołowie ruszycie na cały świat i będziecie nieśli dobrą nowinę o dobrym piwie. Nie, no ja myślę, że bardzo wielu z was, za co dziękuję z góry, kupi tę książkę po prostu z takiego trochę sentymentu, z chęci dania mi odczuć, że prawda, dziękujecie za to, że oglądacie i tak dalej, i tak dalej. To jest super. Natomiast ja bym chciał głównie, żeby ta książka była... znaczy ja wierzę, że ona nie będzie dla was jakaś... no nie, że rzucicie ją w kąt, tego się nie da czytać i tak dalej. Ja to wszystko wiem. Raczej mam nadzieję, że nie. Ale ja bym chciał, żeby ta książka była kupowana przez moich widzów i tych, którzy mnie znają, dla ich przyjaciół, krewnych i tak dalej, tak? Czyli żeby na przykład, tylko też mówię, widzów, którzy oglądają mnie od 3 czy 4 lat, jest niewielu. Naprawdę, to jest garstka. To jest z 1000-2000 osób. Natomiast z wszystkich subskrybentów na YouTubie jest 70 tysięcy, więc na pewno to jest książka dla ludzi, którzy zaczęli niedawno i na przykład nie mogą oglądać tych starych filmów, bo im się flaki przewracają, jak widzą niedoświetlone, złe nagłośnienie i tak dalej. Ale ja bym chciał, żeby właśnie, żeby kupować tę książkę bratu, szwagrowi, wujkowi, ojcu, dziadkowi, a szczególnie tym, gdzie już wam ręce opadają, że nie jesteście w stanie ich przekonać do dobrego piwa, bo to nie jest książka, która hejtuje koncerny, to nie jest książka, która próbuje na siłę nawracać na kraft, nie. To jest książka, w której ja uczciwie mówię to, co wiem. Mam nadzieję, że... znaczy nie, no, mam tę właściwie pewność, że mówię prawdę, dlatego że mówię, zostało to sprawdzone przez doktora Andrzeja Sadownika i były takie miejsca, że gdzieś tam mnie Andrzej przystopował, tak? Mówi, że a to nie tak do końca, nie? No i zostało to zmienione w większości wypadków. Więc ja bym chciał, żeby to była książka, która rzeczywiście będzie takim następnym kamyczkiem, który do tej lawiny się przykleja, tak czy tam do tej kuli śniegowej i to zaczyna pędzić jeszcze szybciej. Czy sprzedaż książki będzie dla ciebie wyznacznikiem kontynuacji pisania? Czy nie ma to jak
jakiegokolwiek znaczenia. Masz pomysł, o czym chciałbyś napisać kolejną książkę, a może wywiad rzeka spisany właśnie w wersji papierowej? Więc tak, podstawowy problem jest taki, znaczy na pewno jakby książka poniosła klapę, na co się nie zanosi, bo była przez jakiś czas na drugim miejscu bestsellerów Empik.com, teraz jest na 9, nie wiem czy tam zmienili sposób naliczania, czy co tam się wydarzyło, ale jest na 9 miejscu na Empik.com, więc już można powiedzieć, że sukces jest, dlatego że został zlecony pierwszy dodruk. Także żeby książki nie zabrakło w którymś momencie, może być taka sytuacja, że na przykład przez tydzień jej nie będzie, bo się skończy gdzieś tam, ale powinna być raczej dostępna, bo ci duzi gracze są zabezpieczeni. Więc książka już można powiedzieć odniosła sukces. Zanim jeszcze została, w ogóle ujrzała światło dzienne w pewnym sensie. Natomiast jest kwestia, czy inaczej, gdyby nie odniosła totalnie sukcesu, no to wtedy oczywiście byłby to dla mnie znak, daj sobie chłopie spokój, nie? Zresztą tak teraz też może być, jeżeli na przykład zaleją ten, że oglądam Kopyra, ale czytać się tego nie da, no to no, przyjmę to z pokorą. Natomiast tutaj jest kwestia taka, że mnie pisanie męczy. To znaczy mi się o wiele lepiej nagrywa filmy. Ja troszkę szukałem genezy, bo te pytania wczoraj już widziałem, troszkę myślałem o tym filmie i ja sobie przypomniałem, że ja na przykład bardzo lubiłem polski. Bardzo lubiłem polski. Zawsze miałem 5 albo 4 z plusem z polskiego. Od podstawówki do końca liceum. Ale nienawidziłem pisać wypracowań. Nie cierpiałem po prostu. Mnie to męczyło. Natomiast wypowiedź ustna? Bez problemu. I to jest tego pokłosiem trochę. Miałem taki czas, że jak już wysłałem te wszystkie rozdziały, zacząłem te wszystkie redakcje i te redakcje się skończyły, to ja tak sobie myślałem, kurde, jestem w takim rytmie, jadę, zaczynam pisać następną. Jeszcze nic nie napisałem. No niestety, to wymaga naprawdę samozaparcia i to wymaga na zasadzie takiej każdego dnia piszę chociaż kilka zdań. Jak tego nie ma, to koniec. Więc mam pomysły na jakieś książki. Mam, tylko że też jest pytanie, czy ja mam pomysł na książkę, którą ja bym chciał napisać, czy taką, którą by ludzie chcieli przeczytać. I wiem, że powinienem wyjść od tego, jaką książkę ludzie potrzebują przeczytać, tak? Czy jaką chcieliby kupić. Więc na pewno nie zamierzam pisać książki o piwowarstwie domowym całej, ale wiem, że są już autorzy, którzy tam gdzieś tam piszą, podobno Czesław Dziełak pisze. Natomiast ja nie mam po prostu, nie mam, ten temat mnie trochę męczy. Natomiast całkiem nieźle mi się pisało rozdział o stylach. Chciałbym napisać książkę o piwnej rewolucji, tak? Czyli jak to było, żeby było ciężko i tak dalej, jak żeśmy te kegi na tylnym siedzeniu przewozili i tak dalej, i tak dalej. Taką bardziej osobistą książkę bym chciał. Nawet mam tytuł, Minecraft. Przy okazji może będzie młodzież, która gra w Minecrafta kupować. Chciałbym taką książkę napisać. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze. Jeszcze jej nie napisałem. Czy uważasz, że książka może być również czytelna dla kobiet? Chodzi o to, że jak wszyscy wiemy, piwo każe się bardziej z dla mężczyznami, a wino z dla kobietami. Czy masz jakieś pomysły, które może przemyciłeś książce, aby zmniejszyć męską dominację w piwnym świecie? Zacznijmy od tego, że w ogóle nie myślałem o tym, kto jest moim czytelnikiem. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Nie, w ogóle takich pytań sobie nie zadawałem. Aczkolwiek, no sądząc po statystykach, 95% mężczyzn, chociaż bardzo wiele kobiet ogląda razem ze swoimi, prawda, mężczyznami ogląda moje filmy, więc na pewno tam powiedzmy, że te 20% kobiet wśród widzów może być. Nie zgadzam się zupełnie z tym, że wino jest dla kobiet. To znaczy w ogóle tego nie, no, to nie, bzdura. To znaczy, jakby podejrzewam, że wśród czytelników magazynu Wino czy książek o winie jest zdecydowana większość facetów. Natomiast wino się kojarzy jako takie łagodniejsze, słodsze, takie tam delikatne, tu. Nie zgadzam się z tym. Ja też kiedyś popełniłem taki film, co to znaczy piwo kobiece. To generalnie to jest lipa, tak? To znaczy nie ma czegoś takiego piwo kobiece, piwo męskie. Piwo jest piwo, każdy się może nim interesować. Nie widzę tutaj jakichś
powodów, żeby próbować więcej do kobiet. Nie, nie. Traktuję równouprawnienie. Ja jestem gorącym orędownikiem równouprawnienia. Dlatego nie obchodzę Dnia Kobiet. Czy na Festiwalu Dobrego Piwa we Wrocławiu w przyszłym roku będzie można dostać dedykację na książce? 27 mogę odebrać książkę w Opolu, a spotkanie z... Zawsze będziecie mogli odebrać dedykację i autograf. Zawsze. Zawsze jak gdzieś będę, to z chęcią książkę podpiszę. Do końca świata jeden dzień dłużej. Oczywiście, no w momencie jak nagrywam wywiad, no to może nie. Ale wszędzie, gdzie będę, będę książki podpisywał, nie ma z tym problemu. A propos, na znak.com.pl za jakiś czas pojawi się pula książek, która będzie już z autografem. No właśnie do mnie jadą, ja mam tam je podpisać i one wrócą do wydawnictwa, do sklepu i będą tam sprzedawane. Także będzie można zakupić też książkę z autografem. Już bezpośrednio, jakby na przykład ktoś wie, że nigdy na żaden festiwal piwny nie pojedzie, gdzie ja mogę być. Okładka książki kojarzy mi się z etykietą piwa Bitów Jasne Pełne. I drugie pytanie. Tomaszu, dlaczego taka grafika na okładce? Przecież na pewno miałeś 1000 innych pomysłów. Z 1000 pomysłów to może przesada, ale rzeczywiście na początku miałem taką wizję, że po prostu moją gębę damy na okładkę i prawda, będę chodził po tym Empiku, tak jak Michał Sadowski z Brand 24 sobie robił zdjęcia przy tam, wydaniu Presa, czy czegoś takiego z jego twarzą na tym, ja by tak chodził, tak potem miałem, jak pracowaliśmy nad tą okładką z Zuchem, czyli z Maciejem Mazurkiem z Poznania, pozdrawiam, będzie na premierze w Poznaniu, na poznańskich targach piwnym. Pracowaliśmy nad tą etykietą, to ja miałem w ogóle inną wizję, tak? Miałem wizję, żeby to było zrobić tak w czerni, tak wiecie, tak dostojnie, piwo, Biblia taka, ten, ale przekonano mnie w wydawnictwie, że to ma być książka przystępna. To nie może się ten człowiek bać jej wziąć do ręki, że to dla niego za trudne. I ja te argumenty kupuję, tak? Oni zresztą też się mocno najarali na to, że mamy taką technologię, zrobimy tutaj, że będzie takie krople wody, to będzie bajer taki, że hej. No dobra, nie? Mówię, zróbmy tą etykietę. Na początku ta etykieta była... No nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, jak to ugryźć. Ja chciałem koniecznie tego sniftera tutaj użyć, bo on mi się tak spodobał, bo to był właśnie w takim... Też była taka wizja, żeby dać takiego wielkiego sniftera, nie? Na etykietę, żeby pokazać, że piwo to nie tylko kufel, ale właśnie też coś innego. No ale wygrała taka koncepcja. Mi też chodziło o to, żeby pokazać, że właśnie przełamujemy jakieś wyobrażenia, tak, że jasne, że pełne, tak. Tylko, że, znaczy jasne, pełne, no wiecie, że taki schemat, nie? Trochę to miało być, była taka koncepcja, że to na przykład ma być długopisem, ale długopis słowo wygląda, wyszło, Skidow ostatnio napisał na tym, że trochę to wyszło tak jakby napisy na murach były, tak? Gdzieś tam za komuny, nie? No i spoko. Taka... Jak najbardziej chciałem, żeby ona troszkę tą rewolucję pokazywała. I ostatnie pytanie filozoficzne. Czy można piwem wielbić Boga? Jak napisał w którymś z listów święty Paweł, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. No to jak najbardziej można. Jak najbardziej można. Przede wszystkim ja mam głębokie przekonanie o swojej misji, że prawda, ucząc ludzi ważyć piwo, że mówiąc o tym, że piwo może mieć smak i tak dalej, zmienią świat na lepsze, więc skoro zmienią świat na lepsze, to jak najbardziej można piwem, można książką wielbić Boga. To oczywiście w uszach niewierzących brzmi pewnie może i śmiesznie, ale ja myślę, że nie jest dalekie od prawdy i nie jest dalekie. No i rzeczywiście ja tak uważam. Tak właśnie uważam. Także koszulki na koszulkowo są. Na znak.com.pl będzie można kupić książkę z autografem. My się widzimy z tymi, którzy będą na tym... Na spotkaniu widzimy się w we Wrocławiu w autorskiej na trzecim bodaj piętrze pasażu Grunwaldzkiego, czy na pierwszym piętrze, a premiera będzie też na poznańskich targach piwnych. Gorąco zachęcam.
Czekam z biciem serca na recenzje pierwsze, które się pojawią. Sam jestem ciekaw, co napiszę. Tak więc kto jeszcze nie zamówi, może zamówić na znaku, może nawet dostanie wcześniej niż z Empiku, ale no nie dostanie jeszcze z autografem, a z autografem będą trochę później, bo muszę je podpisać i dopiero odesłać. To by było wszystko, do zobaczenia, cześć!